Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony pomidorowy.pl. Witam was w kolejnej sesji nagraniowej z gry Zagrajmy w Sly 1 albo Sly Raccoon, lub też inaczej w Europie jest zwany jako Sly Cooper Devious Raccoonus, Eddie Devious Raccoonus. Przepraszam na emocje, musiałem sobie aż przypomnieć europejski tytuł gierki. Tak samo jak gierki, którą obecnie nagrywamy. Serio, to jest jedna z dłuższych gierek. No, czy, dobra, może nie dłuższych, ale najdłużej mi zajmuje ta gierka, nie licząc tam Crasha Basha kiedyś na 200%, ale dobra, okej, okay. Never mind. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji z dokładnie 30 lub 31 maja 2020 roku, w sumie to teraz mamy też 2020 rok, ale wiadomo o co chodzi, pokonaliśmy Sunset Snake Eyes, pokonując tam Maxshota, czyli tego umieśnionego psa, który był kiedyś gnębiony, a później stał się ogromnym osiłkiem i chciał nas unicestwić. No, wszyscy wiemy o co chodzi. A dzisiaj, proszę państwa, panie i panowie, zaczynamy nową misję i jestem ciekaw, co to będzie za misja. Co? Zaczynamy, co nie? The third member of the Fiendish Five was the infamous voodoo priestess, Ms. Ruby. Born into a family of mystics, other children found her scary. Teaching herself to summon the undead provided what few friends she had. A career in crime allowed an adult Ms. Ruby to punish the world for fearing her as a child. Chief mystic for the Fiendish Five, her powers allowed them to break both the laws of man and nature at the same time. Yet despite the whirlwind success of her youth, she managed to slip into obscurity. Last known sightings claim she headed out of civilization and deep into the Haitian jungle. Okej, okay. To widzę, że zaczynamy sobie z grubej rury. Ja tutaj pozwolę sobie kamerkę trochę odwrócić, żeby nie wyglądało tak, że wiecie, ja tutaj w tę stronę patrzę i tutaj mam telewizor, co nie? Bo ja patrzę teraz w stronę telewizorka, bo wcześniej no patrzyłem w stronę bardziej monitora. No ale dobra, w dosyć szybkim uproszczeniu. Bossem w tym rozdziale będzie niejaka Miss Ruby i jest ona mistykiem w grupie Fiendish Five. Uwielbia ona voodoo i też była ona wykorzystywana do napadania na banki. No, wiecie, każdy lubi co lubi, nie? Nazwa świata, który będziemy aktualnie robić, nazywa się Haiti, a rozdział to jest Vicky's Voodoo. Dobra, zaczynamy w takim razie. I na sam start przywitał nas bardzo dobry soundtrack, który w sobie teraz w tle leci, więc ja pozwolę zamknąć mordę, a wy posłuchajcie sobie, co tutaj soundtrack ma ciekawego nam do przekazania. But this is one mission you will have to accomplish without me. You don't believe in ghosts, do you? Sure I do. My scanners have picked up verifiable paranormal activity. But that's not the problem. This swamp is oozing with disgusting mold and bacteria. Suck it up, Bentley. We got work to do. All right then. Don't forget to use the new move you learned from Mugshot section of the Thievius Raccoonus. You mean the raccoon rail walk? The roots and vines around here are perfect for that. All you gotta do is jump and hit the circle button. Especially where you see the bark has been worn away, and where it's super slick from icky slime and moss, you'll rail slide like a skater grinding pipe. I'm liking it. Okej, więc w dużym skrócie jakby będziemy musieli teraz chodzić po tych właśnie takich tutaj, można by powiedzieć, czekajcie, jakby to w ogóle nazwać, po takich gałązkach w sumie, wiecie, tak jakbyśmy chodzili po szynach, coś jak w Ratchecie na przykład, albo innych tutaj platformówkach. No ale ogólnie, no jak widzicie, mamy oto bagnisty świat, czyli innymi słowy bagniste tutaj tereny, bagnisty klimat, co za tym idzie, no niestety, no bagniste otoczonko. Ogólnie Let's Play jest teraz w 30 FPS-ach, bo podjąłem decyzję taką, że jednak w 60 FPS-ach te filmiki, no bądź co bądź, się trochę długo renderują. Aczkolwiek jeżeli komuś z was będzie to przeszkadzać, to prawdopodobnie następna sesja
w następnym świecie prawdopodobnie trochę będzie już inna i wtedy tam troszeczkę pokombinuję, może znowu dam let's play w 60 klatkach. Czyż nie? No tutaj mamy nasz checkpointik. I widzę, że tutaj cała ta lokacja jest przepełniona komarami, pająkami i innymi tego typu stworzeniami, więc... No jest to całkiem dosyć charakterystyczne, bądź co bądź, bo jednak no komary, pająki i tak dalej bardzo często na bagnach żyją, więc wcale mnie to, a wcale nie dziwi. Tutaj możemy się chyba w jakiś sposób dostać, co nie? A tak spróbujmy w sumie. No może nie do końca w taki sposób, ale hej, się udało odratować. Tyle dobrze. Nawet nie wiedziałem, że mam kurde dodatkowe te podkowy. Okej. Aha, i tutaj przechodzimy do tego miejsca. O, Jezus Maria, co to jest za gówno? Okej, mamy jeszcze 3 życia, więc tyle dobrze, ale szkoda tylko, że zginąłem w tak beznadziejny i głupi sposób. No to jest coś, do czego mogę się aktualnie przyczepić. Ogólnie co do Slaya Coopera, Slaya Raccoon, mam mały plan odnośnie tej serii, ponieważ jak wiecie, mam jeszcze poza Slayem dwie serie do skończenia, mianowicie Raymana Redemption oraz Harry'ego Pottera. I bardzo chcę tę serię skończyć jeszcze w sierpniu. Bo jednak, no kurde, to nie jest jakby dużo nam nie zostało w tych seriach. I teraz podjąłem taką decyzję, że oczywiście jeżeli wam się to spodoba, no myślę, że niektórym może się to spodobać, nie mówię, że nie. Nie mówię, że wszystkim aktualnie się to może nie spodobać. Że po prostu, jeżeli mi się nie uda wyrobić z tym wszystkim, to byśmy może Slaya sobie na live skończyli po prostu, co wy na to? Po prostu taki bym po prostu dalej już serię pociągnął na live, najwyżej ten ostatni odcinek czy coś. Dobra, wiecie co, może tą podkowę w razie co weźmiemy, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć. Na przykład mogę w bardzo głupi sposób oberwać, nie ukrywajmy tego. 13 butelek zebranych, nice. Tu będzie 14, oczywiście, że tak. I teraz sprawdźmy, czy gdzieś jeszcze czegoś nie pominąłem, a warto lepiej poeksplorować co nieco. Wiecie co, chyba bym już poleciał w tamtą stronę, więc może zaskoczmy lub spróbujmy zaskoczyć czy coś. O, dokładnie, widzicie, patrzcie jak tutaj kurde ładnie skoki odmierzone. Umiecie tak? No dobra, w takim razie możemy w inną stronę polecimy. O, a może spróbujmy tam doskoczyć w taki sposób. A, widzicie? A ja sobie jak zwykle próbuję utrudnić drogę. Po co to? Po co iść naokoło, skoro można w taki prosty sposób? To też są konsekwencje tego, że ja tak w Slaya za dużo się nie zagrywałem, więc... Może też dlatego właśnie idzie mi jak idzie. Dostał w dupę frajer jeden. I przynajmniej butelkę mamy kolejną rozbitą. You've got to get past those voodoo guards, and I'm warning you, they're mean and they work like a team. So do we, buddy. Ta, lubię zawsze tymi mordami Slaya i Bentleya ruszać. Zawsze jest tak śmiesznie w sumie. Dobra, może uda nam się wszystkie butelki zniszczyć, co by było dosyć cool, bo tylko 3 butelek nam brakuje. Przy okazji tych pajaców się pozbędziemy. Ej, przynajmniej miałem tę podkowę. Jest też dobrze. Ja tutaj widzę w ogóle, że towarzystwo się całkiem chyba dobrze bawi. No, patrząc po tym, jak chcą mnie unicestwić na wszelkie różne sposoby, to lepiej, kurde, dmuchać na zimne. Bo ja spotkania z nimi nie mam zamiaru powtarzać, ani trochę. Dobra, no i kurde, wszystko mamy. To, co trzeba było, mamy.
Więc zobaczmy, co tutaj teraz dostaniemy za kod. Pięć, osiem, osiem. 41% gry mamy już. W sumie to mój znak wodny teraz zasłania, ale 41% gry mamy. Electrifying. Kel McCooper. Pytanie, kim jest Kel McCooper? Czy to jest jakaś ten... ciotka, kuzyn, brat, siostra, nie wiem, wujcio, dobra rada, czy ktokolwiek? Ale widzę, że możemy rolować już. Więc no. Teraz jak wciśniemy oczywiście trójkąt. O, widzicie? Patrzcie, kurde, rolować możemy. Nice! Bardzo dobrze. Dobra, to co teraz robimy? No skoro mamy już wszystko zebrane, to możemy iść chyba kierować się w tę stronę, co nie? Ale nie, nie możemy kierować się, bo potrzebujemy klucza. Teraz pytanie, jak klucz ten zniszczyć? To jest dobre pytanie. Będziemy musieli chyba zliczyć te wszystkie 5, co tam Bentley mówił. Bentley mówił, te świeczniki trzeba będzie zniszczyć. Bo tam widzę, że coś się ten pojawia na podłodze, jak niszczymy je. The mojo force field is down, and you can see. Dosłownie 300 IQ to było, moi drodzy. Strasznie lightowe zadanie. Wydawało mi się, że to będzie coś cięższego w sumie. No ale jak widać, pozory mylą. The Swamp Dark Center. Okej, okay, jesteśmy teraz w... My paranormal scanner is maxing out on that structure. A reading like that could only be coming off Ms. Ruby herself. I think you're right, Sly. If you want to crack at Ms. Ruby, you're going to have to find a way inside that skull temple. Okej, okay, więc jesteśmy teraz na takich bardzo mroczno-bagnistych terenach. Ale się boję normalnie. Portkami trzęsę krótkimi. Hehe. This gate locked up pretty tight. Must be something pretty valuable in here. A couple more treasure keys should give us the answer. Tam widziałem, że mamy już poziom do odblokowania. Przejdźmy se może tędy i ciachnijmy tego ziomka. O, to ten, zaczniemy od tego poziomu. To będzie dopiero, kurde, dobry początek. Piranha Lake. Aha, Piranha Lake, czyli... Okej, okay. Okej, okay. Rzeczka z pirani... Rzeczka pirani? Tak? Dobrze? Sly, the only way to open up that voodoo gate is by lighting all 25 tiki torches with the flamethrower on your swamp skiff. Use the left analog stick to steer and press the X button to fire the flamethrower. Oh, and one more thing. You need fuel from the flamethrower and the only source of oil are those piranha you see swimming around. Run them down with a boat. One fish fuels one shot. Hurry! You only have 2 minutes to get all the torches lit. No dobra, to spróbujmy naszych sił z tą oto częścią. Więc musimy je wszystkie zaciukać z tego co widzę. Na to wygląda. Aha, już kumam, czyli po prostu musimy zabić te 5 pirani i potem z tych 5 pirani utworzy nam się ogień, dzięki któremu będziemy mogli tutaj zapalić co trzeba. To jest lightowe strasznie, kurde. Lol. Spodziewałem się, że to coś cięższego będzie, no ale dobra, okej, jeżeli to ma tak wyglądać, no to ja jak najbardziej zajestem i w sumie dobry poziom wybrałem na sam początek w trzeciej lokacji. W ogóle soundtrack jest bardzo fajny tutaj. Thank you.
O kurde, patrzcie jak lajtowo. Dosłownie, spodziewałem się, że to będzie cięższa misja, naprawdę, ale... Ja zbyt chyba za dużo rzeczy spodziewam się po Sly'u jedynce. Chociaż dobra, mam prawo, bo Sly jedynka wbrew pozorom jest troszeczkę trudniejszą grą. I wiele ma takich, powiedzmy, błędów i nieścisłości, które dwójka i trójka na szczęście poprawiły. Chociaż tutaj, z tego co słyszałem, to trójka jest tą piętą achillesową serii, więc tutaj też za bardzo zdania nie wyrażę. Chociaż jak ja osobiście grałem w trójkę, to mi ona średnia przypadła do gustu. No jakoś taka nudniejsza się wydawała. Dobra, i gdzie ja zapomniałem zapalić? A, tutaj, dobra. Okej. No, wpłyń tutaj. 44%, kurde, mamy prawie połowę gry już. Nie no, myślę, że lightowo wbijemy tutaj 100%. Chyba, że nie będę robił tych challenge Mareya, w co wątpię, bo raczej challenge Mareya też będę robił te czasówki jego.